Jest 619 nowych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o dwóch nowych przypadkach śmiertelnych. Od soboty w niektórych powiatach obowiązują większe rygory w związku z COVID-19. Aktualnie w kilku miejscach w Polsce prowadzone są badania przesiewowe. Najwięcej osób przebadano w Małopolsce. Badania przesiewowego, w którym przebadano prawie 5 tysięcy pracowników dużych zakładów pracy. Na szczęście liczba przypadków, czy odsetek przypadków wykrytych to było niecałe 2%. Natomiast to się przełożyło na istotny wzrost, jeżeli chodzi właśnie o województwo małopolskie, ponieważ tam mamy 175 nowych przypadków. W województwie śląskim zanotowano 98 nowych przypadków, a w Wielkopolsce 64. Łącznie minionej doby w całym kraju potwierdzono 619 zakażeń. Dwie osoby zmarły. Równocześnie trwają intensywne kontrole związane z przestrzeganiem restrykcji. W obszarze województwa śląskiego Komenda Wojewódzka w Katowicach przeprowadziła 648 interwencji. Przytłaczająca większość z nich skończyła się pouczeniem. Od soboty w 19 powiatach, w których odnotowano znaczący wzrost liczby zakażeń, obowiązują dodatkowe obostrzenia. Stworzone zostały strefy żółte i czerwone. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że w tym tygodniu dowiemy się o tym, że jakieś powiaty zostaną z tej listy wykreślone, bo wiemy, że w niektórych miejscach ta sytuacja się poprawia. Wzrost zakażeń to efekt rezygnacji z dystansowania i noszenia maseczek, a także panującej beztroski oraz organizacji imprez, w tym wesel, mówi szef resortu zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Im więcej będziemy lekceważyć zasady sanitarne, tym jest większa szansa, że ta czerwień na mapie będzie się rozlewała coraz szerzej. W końcu obejmie cały kraj i będziemy mieli znowu obostrzenia dosyć istotne w całej Polsce. Od początku pandemii w Polsce zanotowano 52 410 przypadków zarażenia. Z powodu koronawirusa zmarło aż 1809 osób.